oto nadeszła pora, aby dzielny książę Ivandoe wyruszył na bohaterską wyprawę do... Nie odchodź! Błagam, nie teraz! Do Orlej Góry! Przemierzę zdradzieckie królestwa w poszukiwaniu legendarnego złotego pióra! O, Bert, to jest wyborne. Nowy przepis? O, zauważyłeś, panie. Nazywa się rzepodzianka. W środku jest mała niespodzianka. Rewelacja, Bertie. Rzepodzianka. Dołącza do moich ulubionych rzepowych potraw. A są to w przypadkowej kolejności rzepy smażone, gotowane, duszone, podpiekane. Mleko z rzepy, herbatka, zupa z rzepy, rzepa w paski, rzepa w prążki, siekana. Pire z rzepy, panie? Z całą pewnością nie. Wszak pire z rzepy to czysty obłęd. Jednakże rzepa drobniutko utarta, delicje! Rzepowy sok, rzepowe ragu. Zgłodniałem przez to ciągłe gadanie o rzepach. Wyobraź to sobie, Bert. Gdy wrócę do domu ze złotym piórem, moje pomniki będą stać wszędzie. I może nawet gdzieś jeden mały twój. Jestem pewien, że w tę stronę. Chyba się zgubiliśmy. Bzdura, Bert. Jeśli spojrzeć na kąt padania cienia tamtego drzewa i porównać go z położeniem księżyca, wtedy... Słyszę w oddali tętent. W tę stronę. Nie, nie w tę stronę! Dziękuję bardzo. Jestem pewien, że w tę stronę. Zmykaj, bestio skrzydlata. O, ależ z ciebie słodka mała. Pomocy! Bertie, kolejny wróg pokonany. Brawo, panie. Tędy. Naprzód, Bertie. To aby na pewno dobry pomysł? Każdy książęcy pomysł jest dobrym pomysłem. Naprzód! 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 Czy przyjdzie mi żegnać się z tym światem? Czuję, jak ulatuje ze mnie moja legendarna siła. Panie, nie nadwyrężaj się. O, Bertie, jest gorzej niż sądziłem. Dosłownie zniknę w oczach. O, Bert, królewskie kiszki grają marsza, który obudziłby nawet... Według mapy obraliśmy całkowicie nieodpowiednią drogę. Nie ociągajmy się, Bert! Właśnie tutaj zaczyna się nasza wyprawa do Orlej Góry! Ruszaj!